Cześć, tu Ola Żelaza z kanału Trenerka Info. Zaprezentuję pozycję Virabhadrasana 2, czyli pozycję wojownika drugiego. Korzyści, jakie daje ta asana, to wzmocnienie nóg i ramion, wzmocnienie mięśni posturalnych, otwieranie bioder oraz rozszerzanie klatki piersiowej, co pomaga nam w lepszym i głębszym oddychaniu. Zapraszam! Stań w Tadasanie. Weź głęboki wdech i skocz lub przejdź do szerokiego rozkroku, tak aby stopy znalazły się pod dłońmi. Uttita Hasta Padasana. Zewnętrzne krawędzie stóp ustaw równolegle do krótszych boków maty. Dłonie oprzyj na biodrach. Skręć prawą stopę i upewnij się, że jest obrócona 90 stopni, zaś lewa nieznacznie w prawo, tak aby pięta znajdowała się z tyłu za palcami. Pięta prawej stopy wyznacza środek lewej stopy. Prawa stopa mocno dociśnięta do podłogi, nasadą dużego palucha. W lewej stopie dociśnij zewnętrzną krawędź i nie pozwól, aby lewa kostka opadała w dół. Z wydechem zacznij opuszczać biodra pionowo w dół, zginając przednie kolano. Postaraj się zejść do kąta prostego między udem a podudziem. Jeśli jednak nie jesteś w stanie i czujesz, że lewa stopa odrywa się od podłoża, a ciało pochyla do przodu, zostań w takim zgięciu kolana, w którym w pełni kontrolujesz pozycję. Uginając kolano, pilnuj, aby znajdowało się ono nad piętą w linii z kostką. Nie pozwól, aby pochylało się do środka ani na zewnątrz. Utrzymuj centrum tułowia w pionie, oddalaj żebra od miednicy, a mostek kieruj do góry. Oddalaj od siebie obojczyki. Udo jest równoległe, a goleń prosto padła do podłogi. Teraz wyciągnij ramiona mocno do boków, tak jakby ktoś je ciągnął z obu stron. Nie unoś ich ponad barki. Obróć twarz w prawo i patrz na prawą rękę. Szczyty ud kieruj do zewnątrz. Podciągnij rzepkę kolanową lewej nogi. Tylne strony nóg, grzbiet i biodra powinny być w jednej płaszczyźnie, to znaczy tak, jakbyś się opierała o ścianę za sobą. Pozostań w tej pozycji 15-30 sekund. Po czym otwórz ręce na biodra, wróć do Parśvahasta Padasany, później do Uttitahasta Padasany, przejdź do Tadasany i powtórz Virabhadrasana 2 na drugą stronę. Zaprezentuję pozycję Vrksasana, czyli pozycję drzewa. Korzyści, jakie daje ta pozycja, to kształtowanie równowagi, wzmacnianie nóg oraz zwiększenie ruchomości w stawach biodrowych. Zapraszam! Vrksasana pomoce. Możesz wykonywać to ćwiczenie opierając się tyłem o ścianę. Jeśli nie możesz utrzymać stopy na wewnętrznym udzie, oprzyj kolano o ścianę. Stań w Tadasanie. Zegnij prawą nogę w kolanie i delikatnie ułóż prawą stopę na wewnętrznej stronie lewego uda, jak najbliżej krocza. Lewa stopa mocno osadzona na podłożu, palce rozpostarte. Rzepka lewego kolana podciągnięta i mocno osadzona w kolanie. Mocno dociśnij podeszwę prawej stopy do uda, a wnętrzem uda naciśnij na stopę. Podciągaj pod siebie kość ogonową, nie rotuj miednicy. Nie przesuwaj prawego kolana w tył, jeśli ruch ten będzie powodował ruch miednicy. Kolce biodrowe utrzymuj w jednej linii. Kiedy osiągniesz równowagę, stojąc na jednej nodze, powoli unieś ramiona tak, aby znalazły się w pozycji równoległej do podłoża. Wnętrza dłoni skieruj do sufitu. Z wdechem szerokim łukiem podnieś ramiona do góry, wyciągając się z bioder. Wyciągaj się w górę, ciągnąc dłońmi w stronę sufitu, ale barki utrzymuj daleko od uszu. Ramiona powinny być w linii uszu. Jeśli to możliwe, połącz dłonie ponad głową, zachowując wyprostowane ramiona. Pozostań w asanie 15-30 sekund, spokojnie oddychając. Wyjdź z pozycji z wydechem, opuszczając ramiona, a następnie stopę. Stań w Tadasanie i zrób to samo, unosząc lewą nogę. Przedstawię pozycję Utkatasana, czyli pozycję srogiego. Asana ta wzmacnia nogi, kształtuje równowagę, otwiera klatkę piersiową i tonizuje narządy wewnętrzne. Zapraszam. Stań w Tadasanie i równomiernie rozłóż ciężar ciała na stopach. Panie z okresem ustawiają stopy na szerokość bioder. Skieruj dłonie wnętrzami w stronę ud, zroluj barki do tyłu i w dół. Przenieś ręce przed siebie i ponad głowę do Urdhva Hastasany.
Ramiona powinny znaleźć się blisko uszu, dłonie równoległe, wnętrzami do siebie. Wydłużaj nadgarstki i palce. Ręce cały czas pozostają wyprostowane, nie pozwól im się zginać, ale jednocześnie nie zapadaj się w mostku. Jeśli łokcie się nie zginają, złącz dłonie i cofnij ręce za głowę. Jeśli łokcie się zginają, zostań w pozycji z dłońmi patrzącymi na siebie. Wydłużając kręgosłup i podwijając kość ogonową pod siebie, zacznij pomału zginać kolana, schodząc pośladkami w dół. Stopy, kolana i uda połączone. Nie pochylaj się do przodu, staraj się utrzymywać klatkę piersiową jak najbardziej w pionie. Nie podnoś pięt, dociskaj stopy do podłogi. Zbliżaj pępek do kręgosłupa i wydłużaj odcinek lędźwiowy, nie pozwalając mu się zapadać. Tułów jest wyprostowany, a klatka piersiowa uniesiona. Pozostań w pozycji 15-30 sekund. Trzymając ręce uniesione, wyprostuj nogi, opuść ramiona i wróć do Tadasany. Zaprezentuję Wam pozycję Uttita Trikonasana, pozycję rozciągniętego trójkąta. Korzyści, jakie daje ta pozycja, to wzmacnia nogi, wydłuża kręgosłup, kształtuje równowagę, otwiera biodra i zwiększa ruchomość w stawach biodrowych. Zaczynajmy. Stań w Tadasanie. Przenieś dłonie na mostek i skocz lub przejdź do Uttita Hasta Padasana, ustawiając stopy pod nadgarstkami, a następnie skręć prawą stopę do Parśwa Hasta Padasany, kierując palce stóp do boku. Palce lewej stopy delikatnie skieruj do przodu. Oprzyj na razie dłonie na biodrach. Sprawdź, czy masz prawidłowo ustawioną linię stóp. Pięta prawej stopy wyznacza środek lewej stopy. Dociśnij zewnętrzną krawędź lewej stopy i wzgórze pod paluchem prawej stopy, co pozwoli Ci zassać prawą łydkę do kości. W obu stopach podnieś łuki stóp. Podciągnij rzepki kolanowe, napnij i zrotuj uda na zewnątrz. Szczyt lewego uda cofnij do kości. Opuść kość ogonową i podnieś łonową. Rozluźnij pośladki. Wydłuż boki ciała, unosząc tylne, dolne i przednie dolne żebra oraz mostek. Teraz wyciągnij ramiona do boków i ustaw w linii barków. Barki pozostają opuszczone. Tył szyi wydłużony, kieruj czubek głowy do sufitu. Weź wdech i na wydechu zacznij schodzić do boku prawą ręką, wydłużając prawy bok ciała. Wchodząc w pozycję, nie pochylaj ciała do przodu i utrzymuj proste plecy. Na końcu oprzyj na goleni lub kostce prawą dłoń, a lewą wyciągnij do pionu, kierując wnętrze dłoni do przodu. Otwórz klatkę piersiową, kierując prawą pierś do przodu, a lewe żebra i biodro skręcaj w tył. Wyrównuj boki ciała, zasysając lewy bok. Odsuwaj żebra od miednicy. Mostek kieruj do brody. Wyobraź sobie, że za tobą jest ściana, którą chcesz się oprzeć jak największą powierzchnią ciała. Szyję pozostaw rozluźnioną. Ręka, która jest wyciągnięta, ma być ustawiona w pionie. Zostań w pozycji na kilka oddechów. Następnie na wdechu przejdź do Uttita Hasta Padasany i wróć do Tadasany. Zaprezentuję pozycję Parśvottanasana Podparta, czyli skłon do przodu w wykroku. Pozycja ta wzmacnia mięśnie ud i mięśnie posturalne, wydłuża kręgosłup, rozciąga tyły ud i kształtuje równowagę. Zapraszam. Przygotuj dwie kostki. Ustaw dwie kostki na początku maty po dwóch stronach. Z Tadasany przejdź do Uttita Hasta Padasany z rękami na biodrach. Przejdź do Parśwa Hasta Padasany, skręcając prawą stopę o 90 stopni, a lewą głębiej do środka, kierując palce stóp do przodu. Unieś pięte tylnej nogi, aby wydłużyć kręgosłup i ustawić miednicę tak, aby kolce biodrowe znalazły się w jednej linii. Teraz opuść tylną piętę, kierując ją delikatnie do środka. Utrzymując proste i stabilne nogi, zrób wdech i unieś kręgosłup, klatkę piersiową, mostek i głowę. Z wydechem wykonaj skłon tułowiem w przód, tak aby znalazł się w pozycji równoległej do podłoża. Oprzyj koniuszki palców o kostki. Wydłuż boki ciała. Ciężar ciała przenieś na tylną nogę i ustaw równo biodra. Prawa pachwina głęboka. Utrzymuj wyprostowane plecy i kolana.
Dociskaj lewą piętę do podłoża oraz zewnętrzną krawędź lewej stopy. Wznoś kolec biodrowy przedniej nogi, aby się nie zapadać. Biodra kieruj do tyłu, a czubkiem głowy wyciągaj się w przód. Z wdechem wyprostuj się, złącz stopy i zrób wykrok na drugą nogę. Pokażę pozycję Utthita Parśva Konasana. Pozycja ta wzmacnia mięśnie nóg, wzmacnia mięśnie posturalne, wydłuża kręgosłup i kształtuje równowagę. Zapraszam! Z pozycji Tadasana skocz lub przejdź do szerokiego rozkroku jak do Virabhadrasany drugiej. Skręć prawą stopę o 90 stopni. Ustaw pomocną kostkę po zewnętrznej stronie prawej stopy. Połóż ręce na biodrach. Zegnij prawe kolano opuszczając biodra i ustaw się jak do Virabhadrasany drugiej. Spójrz na prawe kolano i ustaw je tak, aby utrzymać linię kolana między drugim i trzecim palcem. Wyprostuj nogę, aby łatwiej było Ci ustawić kolano w tej linii. Zegnij kolano ponownie i ustaw je nad piętą. Nie wysuwaj kolana do przodu. Lewa stopa skręcona, a pięta bardziej wycofana od palców, najbliżej krawędzi maty. Wyciągnij się do góry. Podwijaj kość ogonową pod siebie. Teraz wyciągnij ramiona do boków i wydłużając kręgosłup i utrzymując równe boki ciała, wyciągnij się w prawo, sięgając prawą dłonią jak najdalej. Zachowując wydłużone boki ciała, czyli nie zginając prawego boku i nie opuszczając prawej pachy, oprzyj prawą dłoń na klocku. Lewą dłoń oprzyj na kości krzyżowej i podwijaj kość ogonową pod siebie. Teraz unieś lewe ramię do góry, kierując wnętrze dłoni do przodu. Uwypuklij klatkę piersiową, lekko cofając lewy bark, a prawą stronę klatki piersiowej kieruj ku górze. Zrotuj lewe ramię, kierując wnętrze dłoni w stronę głowy i przenieś ją bokiem, szerokim łukiem w górę, tak aby stanowiło z lewym bokiem, nogą i tułowiem jedną linię. Pozostaj w pozycji 30 sekund. Spójrz ponad ramieniem w stronę sufitu. Wyciągaj oba boki tułowia. Z wydechem odepchnij się prawą ręką i na mocnych nogach unieś tułów, prostując go do Virabhadrasany drugiej. Wyprostuj nogi, skieruj palce stóp do przodu, przejdź do Tadasany i wykonaj asanę na drugą stronę.